Większą przewagę chcę widzieć. Próba rzutu i kto tym razem z góry? Badurek i już mocne ciosy. Ogromna szansa dla Badurek. W tej chwili ona z góry Lubońska broni. Ale się. Noga jest do złapania, noga do dźwigni. Blokuje nogę swojej przeciwniczki. Lubońska, czy będzie w stanie wyciągnąć z tego dźwignię? Kolano poza linią bioder, a więc może być bardzo ciężko o to. Broni się Badurek ciosami i to jest dobre rozwiązanie. Tylko trzeba ciężar ciała rzucić właśnie do przeciwniczki. Ostatnie 10 sekund. Bardzo efektowna końcówka w tym parterze. Tu Badurek jest też z góry. Było kilka ciosów. O, idealnie w tempo. I od razu próbuje przyklejać się do swojej przeciwniczki Badurek. I teraz Lubońska zaatakowała niskim kopnięciem tuż nad kolano. Tam, gdzie są przyczepy mięśniowe. I znów Badurek idzie blisko. Ale Lubońska zrywa to w tej chwili z coraz większą łatwością niż było poprzednio. Nareszcie był prosty, ale znów po tym drugim ciosem lewą ręką bez żadnych problemów Badurek idzie do klincz. Przede wszystkim nogami, znów poszukać tego niskiego kopnięcia. Tymczasem to Badurek atakuje, jakby skrzydlona tą przewagą w klinczu. Śmignęły w tej chwili pięści Lubońskie, ale to było za daleko. 29-28. Niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężczynią walki zostaje Katarzyna Lubońska. Byliśmy przekonani, że to będzie 29-28.